Kolejne pytania. Tutaj Tobiasz M. Ile mniej więcej w przeciągu roku robi się planowanych oprysków winorośli? Kiedy, po co i jakim środkiem? To jest bardzo fajne pytanie, tylko jest takie szerokie. Ja staram się oczywiście oprysków robić jak najmniej. Przy takiej winnicy, jaką ja posiadam, gdzie te rośliny są, no powiedzmy, że około 30 w rzędzie, to jest jedna odmiana, jeden gatunek, brat koło brata. Nie ma problemu z różnorodnością gatunkową i z tym, że jeżeli jest jeżeli te rośliny są jednakowe, to są brat koło brata, siostra koło siostry rośnie, to jest większa presja chorób. Jest to uwarunkowane genetycznie po prostu. Dlatego ta presja u mnie jest mniejsza niż na winnicach towarowych. Tam jeżeli są setki, tysiące roślin jednakowego gatunku koło siebie rośnie i to często z tych samych roślin są robione sadzonki, no to ta presja jest dużo większa i zapotrzebowanie na ochronę chemiczną też jest większe. Oczywiście, że można próbować redukować wykorzystanie chemii, no ale nie oszukujmy się, przy winnicach towarowych nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, żeby zaoszczędzić na chemii, ale nie mieć z tego tytułu owoców. Przecież to są ludzie, którzy zarabiają na tym, że wyprodukują tych owoców właśnie dużo. Jak u mnie. Ja staram się około 4 do 5 oprysków w ciągu sezonu wykonywać. Przy czym akurat od ubiegłego roku pomyślałem, że przestanę korzystać z siarki, tej, którą się pryska na przedwiośniu. Dlatego, że przy tak niskich temperaturach ta siarka po prostu nie operuje. Często zdarza się, że jest wilgotno, pada deszcz i ta siarka jest spłukiwana. Dlatego będę prawdopodobnie szedł w kierunku oprysku cieczą bordowską albo burgundzką. Dodatkowo dla mnie plusem będzie to, że jest szansa, że sarny nie zjedzą, takiej spryskanej rośliny. W Polsce, z tego co mi wiadomo, nie ma programu ochrony winorośli jako takiego. Na dobrą sprawę dopuszczony jest chyba tylko Ridomil jako środek systemiczny. Oczywiście pamiętajmy o tym, że żadnych innych środków, które nie są dopuszczone do ochrony winorośli, nie powinniśmy na niej stosować. Pomijam to, że bardzo często winiarze korzystają z takich środków, które są niezaakceptowane dla ochrony winorośli, są stosowane, czy powinny być stosowane do innych roślin. Jest jeszcze oczywiście miedzian, jest siarka, którą możemy stosować, jest soda oczyszczona, którą możemy stosować na mączniaka prawdziwego. I teraz, z czego ja korzystam? Dawno, dawno temu znalazłem terminarz prac winnicy Przybyłówka, bardzo fajnie opisany. Bardzo fajnie jest to opisane, natomiast niestety trzeba mieć świadomość tego, że każde miejsce jest inne. U ciebie albo u ciebie może być inaczej. Na pewno jest zupełnie inaczej. Prawdopodobnie ten terminarz z grubsza można stosować. I ja właśnie tak z grubsza stosuję, albo staram się stosować. Patrząc na to, jak reagują na to moje rośliny, patrzę też na pogodę. Nie będę czytał całego terminarza prac na winnicy, po prostu go zamieszczę. Polecam go, sprawdza się. Mało jest, oczywiście nie wszystko tutaj, nie wszystkie z tych środków ja korzystam, z nie wszystkich korzystam. Na pewno korzystam z Ridomilu, korzystałem z Amistaru, korzystałem z Siarkola. Siarkolu powinno się powiedzieć. Korzystałem z Siarkolu. Tam jest, na tej stronie podany jest też środek, nazywa się Sen Nocy Letniej. Pewnie winiarze niektórzy spotkali się z taką nazwą. Też niestety jest ten środek u nas niedopuszczony. Nawet chyba nie ma w tej chwili możliwości zakupu go na naszym rynku. No, generalnie polecam ten terminarz. Jest dosyć fajnie, przejrzyście napisany. Jak mówię, u mnie się
u mnie się sprawdza. Generalnie największym problemem u mnie na winnicy są sarny, a nie... No i ptaki oczywiście, wtedy kiedy owoce zaczynają dojrzewać. Natomiast nie mam jakiejś presji mączniaków czy jakichkolwiek innych chorób. Kolejne pytanie od Tobiasza M. Według Ciebie najlepsze odmiany winorośli przerobowych i deserowych? Jeżeli chodzi o winorośle przerobowe, to ja staram się... Może źle zaczynam. Urzekły mnie ukraińskie odmiany. Wiszniewy rannej, ilczewski rannej, kazaczka. To są odmiany, które u nas nie są zbyt popularne jako odmiany przerobowe, natomiast całkiem fajne wina wychodzą z nich. Przy czym ja akurat robiłem z nich wina naturalne, to znaczy na naturalnych drożdżach, które znajdują się na skórkach. One wychodziły, nawet zbierałem specjalnie wcześniej owoce, żeby to wino było kwaśniejsze, żeby nie było w tym winie zbyt dużo alkoholu. Więc no to są też wina, które są nietrwałe, natomiast są bardzo fajne, odświeżające. Można takiego wina wypić oczywiście więcej, bo w związku z tym, że ma mniej alkoholu. Oczywiście staram się mieć na winnicy odmiany, które wymagają ode mnie jak najmniej pracy, jak najmniej zachodu. Więc najczęściej są to hybrydy niestety. Dlatego, że są odporniejsze. Nie potrzeba tyle oprysków, nie trzeba się martwić o przemarzanie ich. Dlatego też kolejnymi odmianami, które u siebie stosuję i uważam, że są fajne, jeżeli ktoś umie z nich zrobić fajne wino, to odmiany Léon Millet, Marshall Foch, to są odmiany, które są w zasadzie na terenie całej Polski u nas hodowane z sukcesami. Fajne wina wychodzą. Ostatnio piłem wino z winnicy Goya, które mi bardzo właśnie smakowało. To było z tych odmian, niestety nie pamiętam nazwy, ale i nie pamiętam też proporcji, jakie winiarz użył winogron w tym winie. Następna odmiana to Sauval Blanc i to jest odmiana, której mam najwięcej nasadzonej, dlatego że to wino nam najbardziej smakuje. To jest odmiana jasna, fajna, owocowa. Fajne wina się udają i nie trzeba przy tym dużo pracować przy tej winorośli. Mam jeszcze kilka takich w zanadrzu, to znaczy u mnie jeszcze nie rośnie w takiej ilości, z której mógłbym zrobić wino, ale piłem wina, którymi częstowali mnie inni członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Winiarzy z Johannitera. Nie pamiętam, co tam jeszcze było, ale Johanniter plus coś, jakaś jeszcze odmiana. Było tak brzoskwiniowe to wino, że po prostu masakra, no urywało nos. Bardzo mi to smakowało i prawdopodobnie będę właśnie szedł w tym kierunku, żeby takie wino u siebie zrobić. Jutrzenka, kolejna odmiana, która też jest u nas dosyć popularna, jasna, bardzo fajnie nadaje się do tego, żeby aromatyzować wina, które są z odmian, które dają mniej aromatu w sobie, za to wychodzą, fajny bukiet dają, smakowy. Odmiany deserowe mam raptem po kilka sztuk i w zasadzie podjadamy również odmiany przerobowe jako deserowe, na przykład Sejwala, też mi bardzo smakuje. Smakuje mi, jakże to się nazywa, z ciemnych odmian to Muscat Blue, to też w zasadzie jest odmiana uniwersalna, ale to jest jedna z pierwszych, które u mnie dojrzewa i bardzo mi smakuje. Lubię wina z tej odmiany i lubię jako owoce. Z odmian, po raz kolejny z odmian ukraińskich, Timur, też przede wszystkim fajne jest to, że ich kształt jest zupełnie inny. One są takie podłużne, trochę elipsoidalne, z takim ostrym czubkiem, fajnie wyglądają na talerzu i też są dosyć smaczne. Fajnie się udają z minimalną ochroną chemiczną u mnie. Generalnie takich wielkoowocowych odmian unikam, może dlatego, że uważam, że one fajnie się udają, ale raczej pod osłonami. Wtedy rzeczywiście jest z nich pożytek. Natomiast z tych, które ja posiadam, powiem szczerze, że chyba jeszcze nie trafiłem takiej, oprócz tych, o których powiedziałem, żeby jakoś fajnie się udawała. Jeszcze jest coś, co podjadam. Staram się teraz dosadzać tak winorośl deserową, żeby mieć pożytek z nich od początku sezonu, kiedy te owoce zaczynają dojrzewać, czyli najwcześniejsze, później środek też, żeby móc coś przekąsić i na samym końcu, tak jak przychodzą przymrozki, żeby te
winogrona dojrzewały, żeby mieć jakby przez cały sezon jakieś winogrona deserowe na talerzu. Zapomniałbym jeszcze o Svensson Redzie. To też jest odmiana, którą ja lubię podjadać. To znaczy nie robię ze Svenssona Reda żadnych win. On w zasadzie funkcjonuje u mnie jako winorośl deserowa. Jak mówię, mam jeszcze kilka takich świeżych odmian posadzonych, ale część jeszcze takich odmianych jak Victoria, co tam jeszcze było, V2520. Sporo jest takich odmian, które jeszcze u mnie nie owocowały albo dawały po jednym gronie i często zdarzało się, że to jedno grono zostało zjadane przez kaczki, więc jeżeli chodzi o takie winogrona deserowe, to ja nie jestem osobą, która może się jakoś na ten temat wypowiedzieć.